Czy masz świadomość? Witam Państwa, Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Piotr Mickiewicz, profesor, politolog i historyk dziejów najnowszych, absolwent Akademii Marynarki Wojennej Uniwersytetu Gdańskiego, obecnie zatrudniony w Instytucie Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, w przeszłości pracownik Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej, redaktor naczelny rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego i wiceprezes Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry, witam serdecznie. Będziemy dzisiaj rozmawiać o Antarktydzie. Większość z nas Antarktydę kojarzy z lądem, skutym lodem, stacjami badawczymi, pingwinami czy Markiem Kamińskim, który przeszedł oba bieguny. Przybyliśmy więc słuchaczom ten w końcu kontynent. O jakim obszarze mówimy, na czym polega różnica między Antarktydą a Antarktyką? Dlaczego Antarktyda jest przedmiotem zainteresowania mocarstw i czy na Antarktydzie jest też jakiś znaczący akcent Polski? No tak, kilka pytań, w związku z tym tak chronologicznie do tego pojedziemy. Więc mamy w zasadzie, my mówimy powszechnie w zasadzie w naszym potocznym rozumieniu, rozmawiamy o Antarktyce, tak? Jakoś nie dostrzegamy różnicy pomiędzy obydwoma pojęciami, Antarktyda i Antarktyka, tak? Antarktyda. To jest praktycznie rzecz biorąc właśnie to, co postrzegamy jako kontynent, ląd, tak? Niezamieszkały przez jakąkolwiek naturalną ludność rodzimą autochtonów, ląd, który jest pokryty określoną wielką, w zasadzie traktowaną jako w zasadzie najważniejszy chyba dzisiaj rezerwuar potencjalnej wody pitnej dla świata lodem. Natomiast Antarktyda to jest, proszę Państwa, prawie 50 milionów kilometrów kwadratowych obszarów zarówno lądowych, jak i morskich, czyli to rozumiana przez nas kontynent oraz sąsiadujące z nim wody mórz przybrzeżnych, tak? Aż do łączących się z trzema oceanami, czyli i Atlantykiem, i Pacyfikiem, i Oceanem Indyjskim, tak? I to jest dzisiejsza Antarktyda, obszar, który wytycza zarówno obszar lądowy, jak i morski. Teraz tu pojawia nam się problem, jurysdykcji prawnej, bo jeżeli to jest obszar niezamieszkały, przypominam, że w przypadku Arktyki mamy rdzenną ludność, która zamieszkuje ten obszar oraz fakt, iż część terytorium, które nazywamy Arktyką, należy do różnych, czy w zasadzie sześciu państw regionu. Tutaj nie mamy jakiejkolwiek możliwości wyprowadzenia przynależności państwowej tegoż obszaru, chociaż mamy spór o prawa do Antarktyki, tak? Tych odkrywców, którzy gdzieś tam na przestrzeni dziejów spotkali się z tym kontynentem. Natomiast faktycznie jest to obszar, który uznaliśmy traktatami międzynarodowymi jako obszar, który funkcjonuje jako teren, wobec którego zgłoszone są jakieś roszczenia terytorialne, natomiast jest to teren niezamieszkały, siłą rzeczy nie przynależny do żadnego państwa. A idąc dalej, muszę powrócić tutaj do dyskusji o międzynarodowym prawie morza. Akweny wokół tegoż kontynentu są formalnie wodami międzynarodowymi i to nam tworzy właśnie ten kontekst rywalizacji mocarstw. Zarówno sama powierzchnia kontynentu, jak i wody okalające ten kontynent jest miejscem gry politycznej
czy geopolitycznej, czy gospodarczo-politycznej, jakbyśmy to nie nazwali, zarówno państw leżących w pobliżu kontynentu, jak i globalnych mocarstw. A dlaczego jest ten kontynent przedmiotem tej gry? O, jak zwykle chodzi o zasoby. Jak zwykle chodzi o zasoby, mamy do czynienia z, tak jak powiedziałem, pokrywą lodową przykrywającą kontynent i w dobie dzisiejszej, tak, globalnego ocieplenia, obaw o to, że to woda słodka będzie jednym z najbardziej deficytowych towarów, ta wieczna zmarzlina, która tam pokrywa ten kontynent, to jest w zależności od szacunków, od ostrożnych do hura optymistycznych, między 70 a 90% potencjalnych zasobów wody słodkiej, jakie znajdują się na Ziemi. Ale oprócz tego mamy do czynienia z dosyć poważnymi przewidywaniami dotyczącymi znajdujących się tam surowców kopalnianych. No i proszę pana, mamy do czynienia z eksploracją zasobów ożywionych, tym wyścigiem o połowy morskie, które w coraz większym stopniu są ograniczane przez strefę wyłączności ekonomicznej państw, a tutaj mamy do czynienia z potężnym akwenem wodnym, który można spokojnie eksplorować, bo jeszcze raz powtórzę, jest to formalnie morze otwarte, morze pełne, czyli każdy gracz morski dysponuje na nim takimi samymi prawami dotyczącymi eksploracji i eksploatacji zasobów ożywionych i nieożywionych. I trzeci element, który nam się pojawił, znaczy on był obecny w latach 60., później poprzez moratorium udało się go nieco zablokować, ale jest to niezwykle istotne z punktu widzenia strategicznego miejsce, w którym ci globalni gracze morscy, zwłaszcza Chiny, usiłują wykorzystać ten kontynent do celów militarnych, właściwie do opanowania cyberprzestrzeni tak naprawdę. Do tego jeszcze wrócimy w dalszej części rozmowy, ale ja spytam, czy w tej grze mocarstw uczestniczy Polska? Czy tutaj jest jakiś akcent polski? I tak, i nie. To znaczy my jesteśmy uczestnikiem, tak? Uczestnikiem nie mamy w zasadzie żadnych poważniejszych możliwości oddziaływania. Próbujemy wykorzystać prawo do prowadzenia badań. Natomiast jest to, powiedziałbym, problem marginalny z punktu widzenia polskiej polityki, nie jesteśmy zainteresowani, aczkolwiek miło mi powiedzieć, że odnieśliśmy w tym obszarze globu dosyć poważny sukces 2 lata temu. Polski jak opłynął wokół kontynentu antarktycznego. Było to jedno z większych wydarzeń w życiu żeglugowym świata, tak? Ale z punktu widzenia tutaj naszych aspiracji, ani naszych interesów, a nade wszystkim możliwości, bo ja tutaj nie powiedziałem tego, ale to trzeba bardzo mocno podkreślić, szczęściem w nieszczęściu, jeżeli chodzi o tą penetrację i próbę zawładnięcia Antarktydą, jest to, że w zasadzie jest te warunki geograficzne, zwłaszcza pogodowe, temperatura powoduje, że jest to kontynent niezmiernie trudny do penetracji i ta penetracja jest niezwykle kosztowna. No właśnie, a jakie plany militarne, z tego strategiczne mają z tym kontynentem Chiny czy Stany Zjednoczone? Kto tu jeszcze się liczy? To znaczy, generalnie bym powiedział w ten sposób. Amerykanie uprawiają taką politykę, która, ja mówię to od kilku lat, moim zdaniem jest błędną polityką. Oni tak wierzą w swój potencjał militarno-polityczny, że jakby postrzegają ten kontynent na zasadzie następującej. Jak trzeba będzie, to zareagujemy. Natomiast w latach 50., latach 60. no, przeprowadzili bliżej nieokreśloną liczbę prób jądrowych, o czym ani się nie przyznają, ani nie jest to jakiś przedmiot poważniejszej debaty. Natomiast dzisiaj generalnie patrzymy na Antarktydę
z punktu widzenia zdolności czy też specyfiki układu przestrzennego nad nią i rozkładu fal radiowych czy też przesyłu informacji. Tutaj mamy taką dosyć mocne zaangażowanie Chin, które usiłują według wszelakich danych satelitarnych, które Amerykanie publikują oficjalnie, próbują wykorzystać do tworzenia różnego rodzaju instalacji satelitarnych o charakterze militarnym, których celem jest po pierwsze blokada satelitów amerykańskich, kontrola ofensywnych systemów rakietowych innych państw, tutaj pod pojęciem inne państwa rozumiemy i Federację Rosyjską, i Stany Zjednoczone, oraz wykorzystują to do tworzenia własnych systemów właśnie naprowadzania, łączności, tworzenia rozwiązań w swoistej własnej tarczy antyrakietowej. Także tutaj ja nie czuję się specjalistą w zakresie łączności satelitarnej, natomiast wszelakie analizy specjalistów z tego zakresu twierdzą, że specyfika układu atmosferycznego nad Antarktydą pozwala na bardzo głębokie wykorzystanie tej przestrzeni do kontroli południowej półkuli globu. To ja jeszcze na chwilę wrócę, bo to było ciekawe, ta kwestia prób jądrowych. Co to? Skąd my o tym wiemy i jakiej mocy to były próby jądrowe? Wiemy to z historii. Wiemy to z historii po II wojnie światowej, tak? Czyli w latach 46, w zasadzie 52, na tym obszarze Amerykanie przeprowadzili te próby jądrowe. Generalnie rzecz biorąc wiemy, że one się odbyły. Tak, że one się odbyły. Amerykanie nie zaprzeczają. I Brytyjczycy, i Rosjanie, i Francuzi podają takie informacje. Oficjalnie mówi się o 6, natomiast nie znamy ich ostatecznej liczby. I jest to w pewnym sensie tajemnica taka, którą Amerykanie zabierają ze sobą. Oficjalnie, tak jak powiedziałem, wiemy o 6 i wiemy, że w 61 roku Amerykanie wykonali 3 ostatnie takie próby. Mhm. Oprócz nich podejrzewa się o to, że 2 do 3 przeprowadzili Brytyjczycy i bliżej nieokreśloną liczbę, bo tego myślę, że poza archiwami moskiewskimi nie ma takiej informacji nigdzie, wykonali Rosjanie. No to są oczywiście próby podziemne, tak? Mhm. Dobrze, wracając do Chin, rozumiem z Pana wypowiedzi, że Chiny traktują ten kontynent bardzo poważnie. Od 2009 roku bardzo poważnie. Mamy taką po prostu, ja pozwolę sobie tutaj na taką kontrolę, ramy chronologiczne. Tak mniej więcej od 2010 roku. Wcześniej Chińczycy zakładali, że to jest traktat antarktyczny, który mówi o tym, że mamy do 2043 czy 8, w zależności od tego, czego on dotyczył, moratorium, nie wykonujemy żadnych czynności. Natomiast w 2009 roku ogłosili formalnie swoją politykę antarktyczną, która była ukierunkowana początkowo na badania geologiczne dotyczące poszukiwania surowców mineralnych, czy też po prostu kopalnianych. A obecnie mamy do czynienia z taką bardzo mocną ekspansją dwukierunkową. Kierunek pierwszy to jest właśnie próba usankcjonowania się jako państwa, które może mieć roszczenia wobec kontynentu. Rozwiązanie, drugi kierunek aktywności to jest taka penetracja już bardzo mocno
bardzo mocno ukierunkowana na poszukiwanie złóż różnorodnych surowców kopalnianych, ale także i wody, możliwości uzyskania wody. I Chińczycy są jedynym państwem, które kieruje tą ekspansję od wybrzeża do bieguna, tak? Czyli po prostu jakby nie wokół czy wzdłuż wybrzeża Antarktydy, tylko kierują się w głąb kontynentu, penetrując coraz większe obszary. Nawet pojawiła się przez moment, tylko jako ciekawostkę, powiem, że oczywiście to może być również fake news, tak przynajmniej generalnie jest to traktowane jako nieprawdziwa, znaczy może nie tyle nieprawdziwa, czyli raczej mało prawdopodobna teza, że właśnie dokonując badań znajdującego się 3000 metrów poniżej pokrywy lodowej, tak, czyli tej górnej warstwy pokrywy lodowej, jeziora, które Chińczycy utrzymywali w tajemnicy, pobierając tamtą próbki, między innymi być może nasz ukochany COVID mógł być jakby efektem tychże badań uwolnieniem się tego wirusa, który gdzieś tam przez te parę tysiącleci znajdował się w tym zbiorniku, aczkolwiek wirusolodzy, to nawet amerykańscy to podważyli tą teorię. Ale to jest jakby drugi element. I trzeci to jest to, o czym się coraz, znaczy w Polsce raczej się tego nie zauważa, ale jest to jeden z najważniejszych problemów, zwłaszcza z punktu widzenia polityki na przykład Australii, czyli bardzo mocne, przekraczające wszelkie przyznane formy kwot połowowych prowadzenie połowów wokół Antarktydy, tak? Przekraczające nawet dwukrotnie, takie przynajmniej dane oficjalnie podali Australijczycy w 2019 roku, że wielkość połowów, które przeprowadziły chińskie firmy rybołówstwa dalekomorskiego, przekroczyło 200% limit połowów kryla przyznany dla wszystkich użytkowników tego akwenu. Także to są takie trzy elementy ekspansji chińskiej na ten obszar. A dlaczego na początku lat 90. zakazano prowadzenia prac geologicznych ukierunkowanych na poszukiwanie surowców mineralnych na tym kontynencie? I czy ten zakaz jest respektowany dzisiaj przez kraje? I tak, i nie. To znaczy jakby założeniem początkowym, od początku, który nam dotyczy tego kontynentu, przyjęliśmy w stosownym traktacie, że będziemy starać się jako społeczność międzynarodowa chronić tenżeż obszar ze względu na jego specyfikę. I tutaj ja nie potrafię zacytować w całości artykułu pierwszego Traktatu Antarktycznego, ale założono, iż kontynent ten ma być wykorzystywany wyłącznie w celach pokojowych i bardzo mocno podkreślono ochronę zasobów ożywionych i nieożywionych tego obszaru. Ten traktat antarktyczny, który my mówimy, to jest de facto został przecież bardzo mocno rozbudowany o dodatkowe kwestie związane z ochroną właśnie poszczególnych gatunków zwierząt żyjących wokół tego kontynentu. I stąd ta moratorium, żeby nie ruszać tego, tak, że utrzymajmy ten stan taki, jaki jest, po to, abyśmy mogli przeprowadzić badania naukowe, dowiedzieć się, jak wygląda specyfika budowy naszego kontynentu, skąd te zmiany klimatyczne, etc. Tak? Natomiast w momencie, w którym technologia wydobywcza, poszukiwawcza rozwinęła się w taki sposób, że stało się możliwe, a to się stało na przełomie wieków. No więc wszyscy gracze, którzy byli zainteresowani wykorzystaniem tych reżimów i zmiany reżimu prawa morza, tak, czyli sformułowania i zmiany dotyczące kwestii możliwości eksploatacji technicznej,
To wszystko spowodowało, że nagle od początku XXI wieku mamy ten boom w kierunku prób ponownego odboju eksploracji tego kontynentu. Czyli rozumiem, że to prawo, to moratorium po prostu stało się martwym prawem i nikt się tym specjalnie nie przejmuje i nie debatuje nad tym. Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. Nie, to nie do końca tak. Wszyscy się starają, tylko interesy, które te kraje regionu, czy te kraje zaangażowane posiadają, są na tyle poważne, że mamy do czynienia z taką pełzającą jakby próbą jednak penetracji Antarktydy. Tutaj mogę tylko powiedzieć o jednym wyjątku. A jakie to są kraje? Najbardziej przykre to jest to, że to nie są w ogóle kraje regionu. To znaczy najbardziej ofensywną taką ekspansję, wręcz powiedziałbym, prowadzą właśnie Chińczycy, Japonia i Korea Południowa. To są takie trzy chyba najbardziej ekspansywne państwa, które próbują tutaj prowadzić taką działania penetrująco-eksploatujące. Co prawda Japonia i Korea bardziej na akwenach morskich niż na lądzie, Chińczycy bardzo mocno na lądzie, zaraz za nimi podążają Rosjanie, traktując to jako rywalizację w wymiarze globalnym, tak? Czyli po prostu jakby pilnują, co robią Chińczycy, aby nie dopuścić do nadmiernego wzrostu pozycji Chin względem Rosji. Natomiast kraje regionu, powiedziałbym w ten sposób, w zasadzie zaliczamy ich do takich państw proekologicznych. To znaczy takim najbardziej pozytywnym przykładem zaangażowania jest Australia, która formalnie złożyła, czy też rości sobie prawie do jednej drugiej, tam około 40% obszaru Antarktydy, ale właśnie prowadzi taką politykę racjonalności, ochrony proekologicznej, utrzymania zasobów zgodnie właśnie z tymi memorandami. I paradoksalnie zmiana, która nastąpiła w 2019 roku, to jest taka ja to nazywam próbą ratowania sytuacji, niż jakby racjonalną zmianą polityki, czyli widząc fiasko wcześniejszych działań polegających na tym, że chcieli jakby ograniczyć tą ekspansję chińsko-japońsko-koreańską, wykorzystując status swój status jako partnera handlowego dla tych krajów. I w momencie, kiedy to się nie udało, od 2019 roku Australia prowadzi taką politykę bycia przewodnikiem Chin po Antarktydzie. Tak to nazwano, czyli to bycie przewodnikiem ma pokazać, czy też wymusić potrzebę proekologicznych działań. Natomiast dwa pozostałe kraje regionu, które tutaj funkcjonują, czyli Chile i Argentyna, one bardziej skupiają się tutaj na kwestiach akwenów morskich, cieśniny Drake'a, kontroli żeglugi. A kontrola żeglugi wymaga od tego, aby tą południowo-zachodnią część Antarktydy mieć we własnym posiadaniu. I to jest jakby w zasadzie taki cel głównie Argentyny, w mniejszym stopniu Chile, ale te kraje działają tutaj prowadzą politykę dosyć ze sobą powiązaną, w zasadzie powinniśmy mówić o kooperacji argentyńsko-chilijskiej wobec Antarktydy. A dlaczego dla Australii ten kontynent jest tak istotny? Z kilku powodów. Powód pierwszy to jest właśnie kwestia utrzymania w ryzach innych graczy, tak? Innych graczy regionu. Problem drugi
humor to częściowo absurdalny, ale oni patrzą na to z punktu widzenia prowadzenia badań nad zmianami klimatu, bo proszę zwrócić uwagę, my to pomijamy także we wszystkich analizach historycznych, przebija się to, że w zasadzie Australia stała się tak suchym kontynentem z dnia na dzień. I wszyscy podają przykład Nowej Zelandii, tak? która jest zupełnie innym, ma zupełnie inny klimat. I to jest też jeden z czynników takich bardzo zaawansowanych badań właśnie nad zmianami klimatu, zmianami procesów geologicznych. Dlaczego mogło się tak stać tym kontynentem australijskim? No i proszę pana, kwestie tutaj pojawienia się tych graczy, którzy w opinii Australii na tyle zdominują to państwo, że ono przestanie być poważnym graczem regionalnym. I tutaj mogę tak też paradoksalnie zwrócić uwagę także na kwestie bezpieczeństwa, która jest w Australii traktowana dosyć specyficznie, bo to nie tylko chodzi o bezpieczeństwo militarne, ale nade wszystko na bezpieczeństwo zdrowotne populacji zamkniętej, funkcjonującej od dwóch wieków jako państwo zamknięte, czyli boją się zetknięcia właśnie z czy braku odporności na zetknięcie się z innymi organizmami. Także to jest taki też element, gdzie boją się, że Australia będzie naturalnym przystankiem w drodze na Antarktydę i to może zakłócić także ich ekosystem, ich system zdrowotny, sprowadzić na nich różnego rodzaju pandemie. A na początku 2020 roku Miedwiediew powiedział, że Rosja nie może stracić pozycji lidera. Co to w praktyce oznacza? Jakby to ładnie powiedzieć. Na szczęście istnieje duża rozmierzchność w rosyjskiej polityce pomiędzy słowami ich przywódców, a realnie prowadzoną politykę. Tak, oni w okresie Związku Radzieckiego byli jednym z liderów prac naukowych i naukowego wykorzystania Antarktydy. Później mamy do czynienia z tym załamaniem gospodarczym, które spowodowało, że praktycznie ta obecność w zasadzie została de facto zlikwidowana, tak? W związku z tym tutaj mamy do czynienia próbę, tak jak powiedziałem, powrotu bardziej w kontekście tego zaangażowania chińskiego i tu trzeba powiedzieć, że po tych w zasadzie dwóch latach, bo to był rok 2019, jak rozpoczęto działania, później była ta deklaracja Miedwiediewa ogłoszona 29 stycznia 2020 roku, na tyle potrafili odbudować tą infrastrukturę, odtworzyć to, co mieli, że praktycznie rzecz biorąc posiadają zdolność do prowadzenia prac geologicznych penetrujących terytorium Antarktydy i co chcą robić? Formalnie powiedziałbym w ten sposób, ja to dzielę tutaj tą rosyjską aktywność na dwie części, na deklarowaną i realnie realizowaną. Deklarowana to jest tak, prowadzenie prac nad oceną sytuacji geologicznej Antarktydy postrzeganą jako ochronę dziedzictwa i prowadzenie działań proekologicznych. Po drugie, stosowanie czegoś, co oni nazywają tak zwaną efektywną kontrolę, czyli pilnujemy, aby inni nie zawłaszczali Antarktydy. I trzeci element, czyli to są te prace nie tylko geologiczne, ale także kosmiczne.
I nowa rzecz, którą także tutaj można odszukać, to pojawiły się już pierwsze publikacje rosyjskie na ten temat, wykorzystują doświadczenia czy też badania geologiczne Antarktydy nad kwestią postępującej likwidacji tej wiecznej zmarliny na obszarach syberyjskich. Oni na to patrzą, że będą mogli jednak zacząć wydobywać te surowce syberyjskie w miarę procesu ocieplania się klimatu. Ale tak naprawdę to ja bym powiedział w ten sposób. Weryfikacja złóż węglowodorów, ponieważ to są głównie badania sejsmiczne. Po drugie, przygotowanie też weryfikacja tej tezy o możliwości żeglugi pod dnem. Mówimy tutaj o weryfikacji, czy Antarktyda ma charakter archipelagu szkierowego, tak? Czyli po prostu, że jest to ileś tam wysepek połączonych ze sobą. I proszę pana, trzeci element, który jeszcze nie zaistniał, faktycznie nie jest realizowany, ale także prowadzili badania geologiczne na akwenach morskich, gdzie jednoznacznie mogę tutaj przynajmniej wiedząc, co badali, czym badali, że są to, jest to badania i zasobów ożywionych, i nieożywionych dna morskiego na akwenach wokół Antarktydy. No, to spytam teraz o szlaki handlowe, których pan już wspomniał. Jakie tam są szlaki i jaki to jest procent światowego handlu? Nie jest to istotne. Znaczy, jeżeli patrzymy tutaj na ten szlak żeglugowy, tak, pomiędzy Ameryką Północną, poniżej Ameryki Południowej, tak, czyli cieśnina Drake'a, opływanie Ameryki Południowej, tak, z punktu widzenia z Atlantyku czy na Pacyfik, nie jest to jakiś istotny szlak żeglugowy. On może być istotny w momencie, w którym będziemy mieli do czynienia z rozgrywkami dotyczącymi kanału panamskiego. Natomiast powiedziałbym, że ta kwestia kontroli tej żeglugi, ona jest osadzona bardziej w kwestiach ambicji Argentyny do bycia mocarstwem regionalnym. Tak? Czyli oni sobie wymyślili, że obszar ulokowania żywotnych interesów tego państwa to jest kontrola akwenu pomiędzy wybrzeżem lądowym Argentyny, Falklandami, wyspami Georgia i właśnie tym północno-zachodnią częścią Antarktydy. My tam panujemy, to jest nasze morze wewnętrzne i chcemy tym zarządzać. I to jest w zasadzie cały całe źródło tego problemu. Nie chcemy dopuścić innych do tego, aby żeglowali po naszym morzu. Także nie ma to większego znaczenia. Z punktu widzenia szlaków towarowych, tak naprawdę to Australia, która prowadzi wymianę towarową głównie z państwami azjatyckimi, w takiej kolejności Chiny, Indie, Japonia, Korea Południowa. Państwa Argentyna, Brazylia raczej w kierunku środkowego Atlantyku raczej starają się funkcjonować. Także to jest taki po prostu, powiedziałbym, bardziej spór historyczno-prestiżowy, jeżeli chodzi o cieśninę Drake'a. A czy możemy mówić o jakimś znaczeniu Antarktydy w wyścigu, w Gwiezdnych Wojnach? Tym, co coraz mocniej jest obecne w debacie publicznej, czyli kwestie kosmosu, kwestie wykorzystania, jeśli chodzi o budowanie militarnej siły poszczególnych mocarstw, wykorzystania kosmosu. Czy tutaj jest jakiś związek z tym kontynentem? Tak, zdecydowanie tak. Ja powtórzę jeszcze raz. Głównie Chińczycy, w mniejszym stopniu Rosjanie, chcą wykorzystać
ten obszar do montażu systemów łączności satelitarnej, tej właśnie tych elementów tarcz, własnych tarcz antyrakietowych. My musimy też zrozumieć, że pojęcie łączność satelitarna to nie jest to, co my rozumiemy tak potocznie, czyli nasz ten GPS i odpowiedni chiński czy rosyjski tegoż rozwiązania technicznego, czyli to jest system naprowadzania własnych rakiet balistycznych, system zakłócania toru lotu i systemów naprowadzania rakiet balistycznych przeciwnika, to jest wywiad strategiczny, to jest rozbudowa potencjału kosmicznego, bo z tą stacją badawczą trzeba jakąś łączność utrzymać. To jest to nowum, które no, nazwijmy to tak symbolicznie od roku 2020, bo w zasadzie wszystkie te państwa od tego momentu zaczęły bardzo mocno podkreślać rolę Antarktydy w tych rozwiązaniach. I tutaj mamy na przykład takie rozwiązanie, ja tutaj nie mogę pokazać na mapie, ale słuchaczy zachęcam, żeby zobaczyli sobie na mapie, co to jest tak zwana kopuła A na Antarktydzie. I tam praktycznie od 2017 roku Chińczycy podjęli te działania i jak się okazało później w wyniku badań, czy też zdjęć robionych przez amerykańskie sondy, są to budowle, które według analityków amerykańskich są ewidentnie przygotowane do badania kosmosu i są elementami systemu obrony przeciwrakietowej. Dobrze, to jeszcze na koniec ostatnie pytanie, czy pan, jeżeli miałby pan, nie wiem, doradzać naszym elitom naszego państwa, to co by pan kluczowego uważał, co by pan im doradzał w zakresie Antarktydy? Patrzeć, obserwować, uczestnikiem międzynarodowych debat o Antarktydzie. Z punktu widzenia interesów Polski jedyne, co można byłoby osiągnąć, ze względu na to, że mamy do czynienia z taką sytuacją, ja to sobie pozwolę sobie zacytować tytuł chińskiego filmu Przyczajony tygrys, ukryty smok. Także ci gracze arktyczni, także europejskie, byśmy dzisiaj nie mówili w ogóle o tych historycznych państwa, które gdzieś tam dzięki penetracjom Afryki w ramach odkryć geograficznych uważają, że są graczami tego regionu, czyli Francji, czyli Norwegii, o Wielkiej Brytanii wspominałem, tak, że nie jesteśmy w stanie wejść w ten układ, tak, nie mamy ani takiego potencjału, ani takich potrzeb. Jedyny atrakcyjny cel z punktu widzenia polskiej polityki, jeżeli chodzi o kwestie nasze tutaj gospodarcze, to byłoby wykorzystanie możliwości połowowych, ale floty dalekomorskiej nie mamy od lat 90. ubiegłego wieku, w związku z tym raczej nie powinien być to obszar szczególnego zainteresowania państwa polskiego, raczej wykorzystanie pozycji naszej do monitorowania sytuacji i wykorzystania faktu, że decydować będzie o tym kontynencie wspólnota międzynarodowa, czyli być tam, gdzie są podejmowane decyzje. Natomiast ja jeszcze tak pozwolę sobie tak wrócić jeszcze do jednej kwestii, którą przeoczyłem, a wydaje mi się, że ona jest ważna i to jest kwestia przyszłościowa. Paradoksalnie, proszę pana, Chińczycy w swoich analizach, które dotyczących działalności Antarktydy, od czasu do czasu pojawiają się w tych chińskich opracowaniach takie oto sformułowania czy tezy, iż status prawny Antarktydy
ten międzynarodowy statut uznania, że nie można wyprowadzić żadnych praw danego państwa do pełnienia funkcji czy posiadania jurysdykcji nad tym terytorium, bo zgodnie z prawem międzynarodowym to musimy mieć ludność i administrację, która będzie zarządzać danym terytorium. Ten status można będzie twórczo wykorzystać w sytuacji, kiedy Chińczycy chcieliby podjąć działania związane z właśnie rozbudową systemów satelitarnych i umieścić jakieś elementy tych systemów na Księżycu. Czyli jakby próba pewnego przeniesienia czy wykorzystania statusu prawnego Antarktydy do eksploracji czy też wykorzystania Księżyca jako ciała niebieskiego według takich zasady, że przecież nikt nie ma do nich praw, w związku z tym możemy jakby poprzez zasiedzenie te prawa uzyskać. No dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był Piotr Mickiewicz, profesor Piotr Mickiewicz, redaktor naczelny Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego i wiceprezes Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Dziękuję za rozmowę, panie Piotrze. Dziękuję serdecznie. Bardzo miło było mi porozmawiać z panem redaktorem. A państwa żegna Rafał Górski i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!